Witam Was, kochani, w kolejnym filmiku. Dzisiaj chcę powiedzieć na temat głodu. Głód robienia czegoś. Głód robienia postępów. Głód niejako bycia na tym świecie jako zapamiętana istota. Pojawia się on w momencie, kiedy zaczynamy zazdrościć komuś, że ten to ma to, a ja tu siedzę i nic nie mam. A ja tu siedzę i nic nie robię. A ja tu siedzę, a ona się cieszy. Ten filmik jest dla tych głównie, co właśnie siedzą, za przeproszeniem, na dupie i narzekają. Ten filmik jest drugą częścią filmiku pod tytułem Czy chcesz? Czujesz głód? To dlaczego nie zaspokoisz go? Dlaczego ciągle pozwalasz na to, aby ten głód się powiększał? Zamiast wymyśleć coś, co zaspokoi ten głód. Bo tak niewiele trzeba, aby się nakarmić. Aby być w końcu na miejscu. Lecz co? Robimy w tym kierunku? Czy robimy coś? Czy siedzimy? Bo siedzieć można. W każdej chwili. Można pierdzieć za przeproszeniem w krzesło. Ale nie miej pretensji po tym, że jesteś gorszy od innych. Skoro nic nie robisz, skoro nawet nie tykasz komputera, by coś zrobić, skoro nawet nie kłapisz się do tego, aby coś robić, więc nie czuj winy, bo winy nie ma. W tym miejscu. Bo jak możesz być winny, skoro chcesz takiego życia? Skoro chcesz czuć głód, nie chcesz się nakarmić. Gdzie tu szukasz winy? Sam sobie wybrałeś taki los. Ja już kiedyś powiedziałam, że musisz przestać srać. I powtórzę to jeszcze raz. Musisz przestać srać, aby się nakarmić. Aby nie czuć głodu. Aby nie zazdrościć innym. Myślisz, że
Ja jestem jakoś tam wysportowana, że pewnie jeżdżę na zawody, bo jestem głupio mądra, bo mówię takie rzeczy. Nie. Ja tylko siedzę przed komputerem, robię różne rzeczy. Nie jeżdżę na żadne zawody. Nie mam medali z tego tytułu. Postanowiłam sobie obrać za cel udowodnienie w sobie i przy okazji wam, tobie, że można się cieszyć będąc w domu. Taki jest mój cel. Głupi, ale dla mnie znaczy wiele. Dla ciebie może być zerem, ale dla mnie jest miliardem. Wyznacz sobie głupi cel, który, z którego wszyscy będą się śmiać. Ale ważne jest, żebyś ty nie śmiał się z tego. Żebyś wierzył w to, co robisz. Ten filmik jest tylko, nie tylko i wyłącznie dla osób niepełnosprawnych, bo jak podkreślałam, niepełnosprawnym można być na duszy. To jest gorsze kalectwo niż te fizyczne, bo wtedy narzekasz. A jeśli narzekasz, to jesteś w wielkim gównie, z którego ciężko się wyjąć potem. Ciężko po sobie posprzątać. To na tyle w tym filmiku. Podsumowując temat, życzę ci, drodzy, drogi słuchaczu, abyś przemyślał sprawę, jeśli jesteś dzisiaj w gównie. Jeśli twoje życie wydaje się bez sensu, jeśli widzisz mnie na tym ekranie swojego monitora, swojej komórki, czy czegoś innego, czy tabletu i nie widzisz sensu, myślisz, że ja to jakaś gwiazda, jakiś, nie wiem, bogaty człowiek. Owszem, jestem bogata, ale w sercu, a nie na zewnątrz. Nie mam medali, rozumiesz? Nie mam jako takich osiągnięć. W sensie, że widać mnie w telewizji, nie. Tylko rusz dupę i zrób coś ze sobą. Poszukaj czegoś. Najlepiej poszukać czegoś, co ci będzie sprawiać frajdę. A wszystko jest przed tobą wtedy. To na tyle w tym filmiku. Jeśli ci się podobał ten film lub inny, subskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco. Pa!